Na miejsca! Gotów? Start! I wystartowali dziewczęta. Na doping czasu mamy bardzo dużo, jako że jest to 3 pełne okrążenia. Ważne jest tutaj umiejętne rozłożenie sił, żeby zbytnio nie wyrwać do przodu, bo potem może na końcówce zabraknąć. Jest dzisiaj dosyć ciepło. I prosimy o gorący doping, brawa wielkie i doping do nich. To naprawdę jest potrzebne dziewczętom. Pierwsze kółko za nimi, jeszcze 2, także naprawdę trzeba mieć jeszcze spory zapas sił. Ważne jest to, jak mówiłem, rozłożenie umiejętne sił, tak żeby wystarczyło na ostatnie okrążenie, zwłaszcza na końcówkę, gdzie można bardzo wiele nadrobić. Stawka nam się zaczyna mocno rozciągać. I jeszcze jedno okrążenie. Ostatnie okrążenie, słyszycie dzwonek. W temperaturze nie jest proste. Sandra, Sandra! Brawo, walka do ostatnich metrów, do ostatniej. Amelia, jeszcze jedno kółeczko. Ola kończy na trzecim miejscu. Kończy swój dystans na miejscu trzecim. I jeszcze mamy 3 dziewczynki, które mają do pokonania około 100 metrów połowy okrążenia. Proszę o gorące brawa. Im to jest naprawdę wsparcie potrzebne. Proszę tylko popatrzeć, z jaką zaciętością walczą, żeby ukończyć ten dystans. Wszyscy, którzy biegają, wiedzą, jak to pomaga. Spokojnie, tak żeby ukończyć w dobrej formie, nie zrazić się do biegania, bo bieganie to sama radość i przyjemność. Brawo, Amelia, proszę, brawo za determinację. Niesamowite przyspieszenie na końcówce, fantastyczny finisz i ukończenie biegu. Gratulujemy wszystkim, którzy ukończyli. Ja tylko na dystansie 600 metrów. Trzecie miejsce. Ola Grandysa. Drugie miejsce Sandra Banek. No to bierzcie sobie. Pierwsze Gabriela Zawodzka. Wielkie brawa dla zwycięzca i dla zwycięzczyń dystansu 600 metrów. To już jest kawy wysiłek. Ola. Nagrody tradycyjnie od firmy Sebeko. Stefan, to chodź na razie. Myślę, że nagrody firmy Silveco w postaci kosmetyków są jak najbardziej na miejscu, jako że dziewczęta trenując mocno się pocą, no ale te wspaniałe kosmetyki doskonale na pewno to zrekompensują. Pamiętkowe zdjęcia i dziękujemy dziewczętom.